Nie będzie pani miała nic przeciwko temu, jeśli zapalę? Ależ proszę bardzo, mnie to wcale nie przeszkadza. Dziękuję bardzo. Wracając do kooperacji, moja droga. Początkowo uważałem ją za zupełny bezsens. Ale tutaj w Belgii przekonałem się do niej, ponieważ widzę, że jest ściśle związana z partią socjalistyczną. Samo to, że jest związana z partią, nic jeszcze nie znaczy. Natomiast komu ta kooperacja ma służyć, to jest moim zdaniem podstawowe pytanie. Widzę, że państwo spoglądają na mnie podejrzliwie. Proszę się niczego nie obawiać. Sprawy spółdzielczości i kooperacji szczególnie mnie interesują. Właśnie w tym celu przybyłem kilka dni temu do Belgii i szukam odpowiednich kontaktów. Od jesieni mam objąć jeden z ojcowskich majątków na Podolu i zamierzam tam zaprowadzić spółdzielczość wśród chłopów. Nazywam się Tytus Jerzy Niechcic. Co? Nie no, co za niezwykły zbieg okoliczności. Nie rozumiem. Bo ja nazywam się Agnieszka Niechcic, mój ojciec ma na imię Bogumił, więc może jesteśmy krewnymi. Pani jest córką Bogumiła Niechcica? Tak. Ależ to niebywałe, co za szczęśliwy traf. Agnieszko, może przedstawisz mnie pan? O, przepraszam, to jest mój narzeczony. Bardzo mi przyjemnie. Pan wybaczy, że ja tak obcesowo, ale to jest coś tak niezwykłego, takie spotkanie. Ja myślę, że powinniśmy to jakoś uczcić, prawda? Tak, mam pomysł. Może byśmy pojechali do Treveren. Tam są piękne dębowe lasy. Znakomicie. Pojedźmy do Treveren. Ja uwielbiam dębowe lasy. Co pan na to? Wiesz przecież, że jestem zajęty, ale jeśli państwo chcą, to proszę bardzo. Pojedziemy? To co? Pojedźmy, pojedźmy. Proszę pani, ja znam nawet historię pani dziadka, Michała Niechcica z sybirskiego Zesłańca. Tradycja tego człowieka jest wciąż jeszcze żywa wśród podolskich Niechciców. A tatuś pani, mając 16 lat, poszedł z nim do powstania, czy tak? Tak. A, widzi pani, po upadku powstania ojciec mój czynił starania, żeby odnaleźć tego młodziutkiego powstańca, który cudem uniknął katorgi. Na próżno, zniknął bez śladu. O dalszych losach Bogumiła Niechcica dowiedziałem się w Paryżu przed 9 laty od niejakiego pana Wojnarowskiego. Okazało się, że jest waszym sąsiadem. I tak oto zamknęło się koło. Więc pani jest córką Bogumiła Niechcica. Boże mój. Jaki ten świat jest mały. Hop, hop! Słyszy pani, jak echo niesie po lesie? Hop, hop! Niech pani spróbuje ze mną! Hop, hop!